przepraszam, proszę Państwa, ten, którego mam na myśli, jakby. Czemu nic nie mówi? No bo myślę. Myślę, co wypowiedzieć. Bo mówię, choć, że jest konstytucja, gwarantuje mi wolność wypowiedzi, to nie wiem, czy gwarantuje mi wolność po wypowiedzi. No, rozumiem. Ale proszę Państwa, wracając do tematu, ten, którego mam na myśli, to znaczy jest wielką, jego wielką pasją, stanowi filatelistyka. Jest redaktorem i wydawcą pisma Filatelista Polski. Swój pierwszy tomik wierszy, akcje i reakcje z ilustracjami Jacka Fedorowicza wydał w 1960 roku. Dziś trudno zliczyć wszystko, co od tego tamtego czasu powstało. Blisko 60 książek dla dzieci. Na koncie ma również fraszki, wiersze, limeryki, zbiory aforyzmów, haiku i wiele innych utworów dla dorosłych. Jego twórczość oparta często na grze słów, skrzy się humorem, ujawniając satyryczne spojrzenie jubilata na świat. Kawaler Orderu Uśmiechu 2004 w 2009 roku został uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To dziś brawo, brawo, należy się. Proszę nie jebić, brat, bo ja myślę, że to chodzi o wizję, zawsze będę przychodził. Usiądź, bo to jest, tutaj mam niestety bardzo dużo. Czas. Mój jest. Bilans. Przeleciało mi życie, przyszła pora na bilans. Już za chwilę ujrzycie, jak nad kartką się schylam. Z jednej strony utwory, wiersze, fraszki, piosenki. Z drugiej strony życiorys, nieciekawy. Maleńki. Urodziłem się w grodzie, gdzie jest mało fantazji i nikt tutaj na co dzień z głową w chmurach nie łazi. Smutny ze mnie padalec bez poczucia humoru. Nie uśmiecham się wcale, kiedy diabli mnie biorą. Kiedy skórę mi łupią, na łeb lejąc pomyję, to nie śmieję się głupio, lecz ponuro wręcz wyję. Cenię cudze poglądy i mam pogląd na to. Mądry dla mnie jest mądrym, a idiota idiotą. Piję często. Do bliźnich, lecz nie piję na umór. Poznaniaków w ojczyźnie nie wyróżniam się z tłumu. Choć nie stronię od pokus, to mi proszę odpuśćcie. Nie leżałem w rynsztoku, nie tonąłem w rozpuście. W życiu bowiem mam taką podstawową zasadę. Nie rwę w tłoku kociaków, nie drę kotów z sąsiadem. Zresztą przyszedł mój sąsiad, nasz ulubiony, którego straciliśmy kilka lat temu. Bardzo Państwa serdecznie witam. Nie zmieniałem kochanek, bo naturę mam wredną i zbyt wielki z tym zamęt, kiedy trafić chcesz sedno. No niestety, w moim wieku. Nie siedziałem w areszcie ani w cudzej kieszeni, a więc teraz nareszcie wszystko muszę już zmienić. Że pisałem daremnie, słabe to i blade, wkrótce będzie więc ze mnie literacki kaskader. Sznur zarzucę na szyję konopny. Nikt nie będzie mógł pomóc, tak mi szajba odbije jak dotychczas nikomu. W trupa spiję się całkiem, spiorę całą rodzinę, niezłą zrobię rozwałkę, nim przepadnę i zginę. Jak rozbitek na wyspie, będę draniem lub zbójem, z ligą kobiet się wyśpię, żyły sobie wybruję. Zrobię takie afery, jak mafiozo zbrodniczy, skoczę sobie z opery, aż lew z bólu zaryczy. Nie zaboli mnie, przepraszam, pupa w okolicy pod krzyżem, bo tak nisko nie upadł, żebym nie mógł już niżej. To, co było, sądzę, od czci wszelkiej wiary, zgrabnie zgarnę pieniądze, euro, tudzież dolary, złotówek mi nie płacą. I tak stworzę o sobie literacką legendę. To nieważne, co skrobię, jeszcze pieszczem wam będę. No i proszę Państwa, no Leszku, ja to też przygotowałem swoje, to ale gdzie, kudy mi tam do ciebie, ale słuchaj, powiedziałeś żadnych, żebyś nie pisał mi peanów na cześć i tak dalej. Ale Leszku, ponieważ Janusz użyczył nam pomieszczenia, to tutaj dzisiaj w tym kręgu życzliwych osób
przyjaciół, pozwól, że oficjalnie powitam. Proszę Państwa, ja dokładnie listy żeśmy nie ustalili, bo niektórzy odmówili są. I ja po prostu jak mam czytać listę, to po co mam popełnić takie faux pas? Niedawno słyszałem, że gdzieś pod Warszawą odnaleziono po prostu, czy teraz się ujawnił prawdziwy jeszcze przedwojenny hrabia. I organizowano wielką uroczystość, to znaczy na Huberta wielkie polowanie. I poszli do hrabiego, panie hrabio, pan ma doświadczenie, bo już przed wojną takie rzeczy często były organizowane. Chcemy zorganizować polowanie, ale żeby nam pan hrabia doradził, jak to zrobić, żeby to było bezpiecznie i broń Boże narazić na szwank. A on mówi, no dobrze, a jacy będą? A kto będzie brał udział w tym polowaniu? Oni wymieniają, no będą ci notable, to znaczy, o, ma być ten jakiś Kurski, ten Grabarczyk, słyszeliśmy, ma być ten, no, o, kto jeszcze tam, no, nazwisko, no, panie. Kaczmarek. O, Kaczmarek ma być i tak dalej. On mówi, słuchajcie, ja chcę listek, wy mi wymieniacie tych z nagonki. A mi chodzi o oficjalną listę gości. Proszę Państwa, oficjalnej nie będzie. A mógłbyś skończyć? Tak, ale Leszku... Nie, ja mam tyle do przeczytania. Leszku, ja już kończę, ale teraz by się przydało jako przerywnik odśpiewanie. Więc słuchaj, miał być życiorys, wyszło kazanie, więc, bo ja pisałem to na kolanie. Jeśli Państwo czepiać je chcecie, z internetu się więcej dowiecie. I proszę Państwa, Leszku, niech ci się szczęści, niech ci się darzy i niech ci uśmiech nie znika z twarzy. 100 lat wiem, żyje Leszek nam. 100 lat, 100 lat wiem, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz wiem, żyje, żyje nam. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności do dalszej twórczej pracy składa kapela Jurki z Buku. Mieszkańcy również życzą dużo zdrowia, a pan burmistrz kazał przekazać statuetkę Jurka z Buku. Wiara w Leka, wiara Leka, a dzisiaj jest wiara w Leka. Piękna ceremonia dekoracji. Ja chciałem tylko pokazać, co dostałem od pana Stanisława Króliczaka, szefa kapeli Jurki z Buku. Właściwie to te Jurki są z Dobierzyna, a nie z Buku, ale oni są jeszcze lepsi, jakby byli z trzech Buków, prawda? Także... No i proszę zobaczyć, jaka piękna rzeźba Jurka z Buku. A od prezydenta Grobelnego dostałem starą ośrupaną kieszeń, którą mu zwróciłem, żeby dał tym urzędnikom, którzy dostali za małe premie. Cenna riposta, doktorze jubilacie, w imieniu Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych. Bo nie tylko zespoły folklorystyczne w prowincji miejskiej, ale i wiejskiej także śpiewają twoje teksty. W ich imieniu pragnę złożyć ci serdeczne gratulacje i życzenia dalszej, nieustającej, znakomitej wyny twórczej, bo byliśmy świadkiem takiej pięknej laudacji, że jubileusz ten powinien odbywać się w auli uniwersyteckiej co najmniej. Ale z tymi gratulacjami i twoją cenną rytostą przyjmij to, co jest przepastną zawartością tej torby. Dziękuję. Nie wszyscy znają pana Kazimierza Millera, ale jest to szef wszystkich kapel w Polsce. Wszystkich kapel w Polsce. Kiedy chciał zorganizować koncert kapel taki jak ten dzisiejszy, to mu tyle kłód narzucano pod nogi, że ja powiedziałem, no nie, tak zacny człowiek, tak wspaniały człowiek nie może być srogo zawiedziony. I dlatego tutaj się spotykamy, dlatego żeby Kaziowi Millerowi było miło. Ale Państwu przede wszystkim.
Opór po ciebie. Satyryk i literat teraz głos zabiera. To tak się studiuje, tak rymuje. Właśnie tak się męczy. Ja też. Chciałbym powiedzieć, że ponieważ jestem aforystą, to bardzo krótko się będę wyrażał. Zobaczycie Państwo, że to jest krótkie i takie mimo wszystko rymowane. Nie wiem, czy tam w cieniu coś jeszcze zabierają, bo to tylko chcieli ci dać pokazać, czy jak? No być może, że to jest, być może jest to, jest to przechód. Kiedyś powiedziano o pewnej pani, że taki kuchar przechodni od spodni do spodni. No ale to teraz to, co na cześć Lecha, myślę, że będzie słyszał i doceni mój wysiłek rymotwórczy. Nasz Lech silny człek, więc przeżyje wiek. A zaś jego tekst niech nie będzie eks. Niechaj każdy ptok wie, co poznaniok. Tu jest specjalnie, a teraz laudowanie. Konopiński Lech długo żyje niech, gwary sekret zna, więc kapela gra. A on dłuższy wiersz po naszemu też składa, gdy się zda, bo puenty ma. Kapel różnych sto po naszemu gro, kogo boli brzuch, ten w tany, ten w ruch. Zmiana metrum. Niechaj nikt nie sarka, że nie ma strugarka, bo dzisiaj ten ciężar dźwiża Lech i zwycięża. Dziwne są losu wyroki, wiwat, wiwat, poznanioki. Ja tak kończę, dlaczego? Że Lech najlepiej wie. Państwo znacie, się domyślałem, nic nie zmienił się za dużo. Redaktor Podlewski. Wczoraj byłem na otwartym forum kultury w Poznaniu. I była tam dyskusja, biadolenie. Jaki jest stan poznańskiej kultury. Można to odnieść do władz. Natomiast do twórców i do uczestników nie. Brawo. Proszę Państwa, wielka jest radość we mnie, bowiem to Leszek Konopiński z naszego grona 62 członków jest najbardziej rozpoznawalnym pisarzem w Polsce i nie tylko w Polsce, i za granicą. To autor wielu aforyzmów, które zostały pomieszczone w międzynarodowych opracowaniach. To autor fraszek. To autor pięknych tekstów piosenek. Cieszę się bardzo tym, że został uhonorowany nasz ważny, wielki pisarz i członek naszego Związku Literatów Polskich. Taka prawda, Leszku. A na koniec powiem małą fraszkę. Kto czyta fraszkę Lecha, zawsze się uśmiecha. Dziękujemy.